Teraz pan Lisek. Proszę. Przewodniczący, pani komisarz, aż trudno uwierzyć, siedząc tu w XXI wieku w Brukseli w wygodnych fotelach, że jest państwo na świecie, które raczej przypomina najmroczniejsze miejsca i chwile średniowiecza i gdzie nie rządzi nowoczesny przywódca, tylko człowiek, którego należy zaliczyć do długiej listy oprawców tego świata. Wiem, że nasza rezolucja niewiele zmieni i pan prezydent Erytrei się nią nie przejmie, ale powinniśmy dzisiaj po 10 latach w sposób symboliczny pokazać, że pamiętamy o losie Isaaca Dawita i będziemy wszyscy robić wszystko, co jest możliwe, aby doprowadzić do jego uwolnienia. Powinniśmy używać środków dyplomatycznych i naszych, tych, które są w rękach instytucji europejskich czy państw europejskich, ale oczywiście próbować uzyskać pomoc od innych organizacji czy państw tego świata, od Stanów Zjednoczonych czy od państw afrykańskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Now, Commissioner Malmström, to sum up the debate and answer some of your questions. Thank you very much, Mr. President, honourable members. I would like to thank you for raising once again the fate of Dawit Isaak in the public debate. The European Parliament is always defending human rights very strongly.